Piękne stroje, piękne kobiety i przecudowne dodatki. To właśnie jest burleska. O tym, skąd wzięła się w naszym kraju i kto tak naprawdę może spróbować swoich sił właśnie w tej dyscyplinie, opowiedzą nam uczestnicy pokazu w hotelu Swing. Burleska to bardziej performance, chociaż można w to włączyć również taniec. Jest to performance inspirowany retro, czyli modą na gorsety, modą na kobiecość w wydaniu lat 40., w wydaniu lat 50. Sprzedajemy naszym widzom różne rodzaje kobiecości, ponieważ można u nas na rewi spotkać dziewczyny plus size, ale też dziewczyny, które są bardzo szczupłe, i pokazujemy, że jakby ta cielesność może być różna i każda cielesność znajduje swoich amatorów. Szał ciał, szał kostiumów, pięk i kwiaty, i trochę przepych, i radość. Radość z życia, z tańca, z przede wszystkim cieszenia się swoją kobiecością i tym, co możemy na scenie zrobić. Ta kreatywność jest dla nas akurat takim czynnikiem bardzo ważnym, bo możemy wcielić się w różne role i to jest chyba najfajniejszy moment. Kostiumy, makijaże, to jest właśnie dla mnie ta radość. ...1989 jest dużym przedsięwzięciem, dlatego robimy to w koprodukcji z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, też z województwem pomorskim i z miastem Gdańsk. To jest oczywiście największa produkcja, ale to nie jest koniec dużych produkcji na dużej scenie, bo jeszcze mamy Stendala w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. To też jest wielka produkcja, ale oczywiście, jeżeli chodzi o tak zwaną wymowę i rangę tego, co robimy, no to ja chciałem zwrócić na dosyć sensacyjną sprawę, z której jestem bardzo dumny, czyli to, że udało nam się wreszcie spotkać z Janem Platą w Teatrze Słowackiego, który w bardzo dobrej formie, wraz ze świetną sztuką własnego pomysłu na podstawie i adaptacji słynnego filmu dokumentalnego Joshua Oppenheimera, dominowanego do Oscara z 2012 roku, który jest opowieścią o indonezyjskiej huncie z lat 60. Adaptacja Jana Klaty, jego seria, opracowanie muzyczne w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, premiera na początku grudnia, przy czym spektakl będzie już pokazywany, będziemy go testować na widowni już w listopadzie, od 25 listopada. Trzech kopców przeszedł do historii, ale to nie koniec biegowych emocji w naszym mieście, ponieważ już za dwa tygodnie widzimy się na starcie półmaratonu królewskiego. Pamiętajcie, 16 października. Są jeszcze wolne miejsca, więc jeżeli chcecie podziwiać nasze miasto z perspektywy biegacza albo przyjść i komuś pokibicować, przyjdźcie do biura zawodów i zapiszcie się na ten bieg. A kogo na pewno zobaczymy na starcie? Po dzisiejszym bardzo mocnym akcencie sportowym nie wyobrażam sobie nie wykorzystać tej naturalnej zwyżki formy, której się teraz można spodziewać, i nie przekuć tego na dobry wynik za dwa tygodnie w Krakowie a półmaratonie królewskim. W tym roku próbuję zaliczyć te trzy najtrudniejsze biegi w Krakowie organizowane przez Krakowia Maraton, czyli bieg Trzech Kopców i półmaraton królewski oraz Krakowia Maraton. Krakowia Maraton już zaliczyłem i bieg Trzech Kopców też zaliczyłem, więc proszę trzymać kciuki za dwa tygodnie. 8 października już po raz piąty wspólnie będziemy odkrywać tajemnice krakowskiej ekospalarni. W jaki sposób działa tam instalacja? Jak to się dzieje, że z odpadów produkowany jest tam prąd i ciepło? Na czym polega praca operatora ogromnego chwytaka? Na te pytania znajdziecie odpowiedź już najbliższą sobotę. Podczas wydarzenia nie zabraknie również tradycyjnego zwiedzania obiektu. Organizatorzy przygotowali również masę atrakcji. Siłą własnych mięśni będziemy mogli wytworzyć prąd elektryczny oraz spróbować miodu z pasieki i poznać sekretne życie pszczół. Na młodsze dzieci czeka zabawa z suchym lodem oraz możliwość zrobienia własnej pszczółki. Przypominamy, że na wydarzenie obowiązują zapisy przez portal Evenea. Kolejna wspaniała inicjatywa w naszym mieście. Tym razem jest to sklep Dobra. Kto może z niego skorzystać oraz na jakich zasadach będzie on funkcjonował? O tym opowiedzą nam przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Wystarczy zgłosić się do filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Tam pracownik socjalny sprawdzi, czy jesteśmy osobą kwalifikującą się do takiego wsparcia, i wtedy będziemy wiedzieć. Jeżeli tak, to otrzymamy taką kartę.
Planujemy, że dziennie to będzie około 20-30 osób, które będą korzystać. Też w taki sposób to planujemy, ażeby nie było tutaj tłoku, ażeby to zrobienie zakupów było też przyjemnością, a nie przepychaniem się przy półkach. Też w najbliższym czasie zostanie uruchomiona kawiarenka, w której będą prowadzone warsztaty zdrowego żywienia. Z jednej strony chcemy nauczyć naszych podopiecznych, którzy mają z tym problem gospodarowania, takiego racjonalnego gospodarowania własnymi środkami, również środkami publicznymi, czyli zasiłkami, a z drugiej strony też chcemy, ażeby potrafili oni zdrowo wybierać, nie tylko w tym sklepie, ale w każdym sklepie, czyli żeby kupować te produkty, które często nie są najdroższe, a które są zdrowe i z których można sporządzić taki zbilansowany posiłek.